Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry Państwu, 14. kolejka Fortuna pierwszej ligi. Gościmy dzisiaj w Chorzowie. Aktualny wicelider Ruch podejmuje piątą w tabeli Arkę Gdynia. Witają serdecznie Mariusz Śródwa i Tomasz Lach. Mariusz, tutaj w naszej kabinie widnieje na oknie takie duże hasło: Chorzów wprawia w Ruch. To myślę, że mecz, patrząc na to, jak grają obie drużyny, jaką preferują grę ofensywną, na tak mecz, mam nadzieję, nas, kibiców, i wszystkich telewidzów wprawi w swójcik. Rozpoczął zespół gospodarzy to spotkanie. Grają oni. Christian Aleman. Ciekawe rozwiązanie. No, tak jakby troszkę byli zaskoczeni przez moment gospodarze. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnim momencie chyba Arkowcy sami sobie przeszkodzili. Teraz nie najlepsza ta interwencja i zobaczmy, musi tutaj ratować Krzepisz na 30 metrze. Po błędzie kolegi jeszcze nie koniec. No niecodzienna nam się urodziła z tego wszystkiego sytuacja. Żałuje Mikołaj Kwietniewski. Zobaczymy to, Mariusz, w powtórce. To już jest końcówka. Wcześniej była zła interwencja. Jest gola jeszcze w tym sezonie pierwszoligowym Łukasz Janoszka. On tutaj gra przez mur. Czy tam nie było faulu? Jest jedenastka. Zobacz, Mariusz, jak to wyglądało. Bartosz Rymaniak, no tak, bez dwóch zdań. Oczywiście, natomiast oczywisty karny. Myślę, że doskonałe zachowanie Szczepana. Tutaj tylko czekał. Szczepan, czy Krzepisz? No, miał tę piłkę, odbił ją dłonią, ale wpada do bramki. Bramka Szarki. Ruch prowadzi. Bramka Szczepana po akcji Szczepana z Janoszką, więc tych dwóch zawodników bym wyróżnił. Natomiast wyróżniłbym, a przynajmniej wspomniał o osobach przygotowujących taktykę Ruchu i pewne rozwiązania. Doskonale, tak jest. Doskonale zrobiony stały fragment i myślę, że tu gdyby Kacper Skóra troszkę inaczej pobiegł, inaczej poruszał się, ta akcja zakończyłaby się dużo groźniej. Młodzieżowiec Ruchu, Tomasz Wójtowicz, zagranie, dobre szansa na bramkę numer 2. Miał ją Swędrowski, będzie rzut rożny. Błąd Swędrowskiego, dużo szybciej, bardziej zdecydowanie i przede wszystkim uderzyć na bramkę. Doskonała tutaj piłka prowadzenia. Zawodnicy Ruchu zrobili to bezbłędnie. I mają w związku z tym nagrodę, mają dobry wynik, mają, podkreślamy, na ten moment z powrotem fotel lidera pierwszoligowego. Uderzenie Swędrowskiego, ależ błąd tu Krzepisza i jednocześnie szczęście jego i drużyny. Coś Krzepisz dzisiaj z tymi obronami nie do końca pewny. Rzut karny, gdyby bardziej usztywnił jego. Tutaj znowu gdzieś te ręce mu przełamało. Tak, trudna piłka, skozołowała przed, ale to nie był jakiś atomowy strzał w środek bramki. No. Dla drużyny z Gdyni Swędrowski. I znowu bardzo ciekawie stały fragment. Drużyny trenera Ryszarda Tarasiewicza. Christian Aleman. Jeszcze bez gola w tym sezonie Ekwadorczyk Kacper Skóra w polu karnym. Bielecki pierwszy raz musiał się wykazać. Dobra akcja Arki. Tutaj zwróciłbym uwagę. Mówiło się o tych drużynach w kontekście pierwszego, drugiego miejsca bezpośredniego awansu. Janusz Gol, tymczasem Hubert Adamczyk, Arka w akcji ofensywnej. Adamczyk, podanie, szansa, Hajdary, to będzie bramka. Kapitalnie środkiem to rozegrali. Adamczyk, Hajdary, chyba też Czubak i mamy remis. My już wiemy, kibice jeszcze nie. Spalony jest spalony. Patrzymy, Mariusz, raz jeszcze. Ewidentny spalony. Patrząc na linię cięcia trawy, przedwczesna radość kibiców Arki. Nawet nie oglądał tego Paweł Raczkowski. Trybuny wstają, triumfują. Gol słusznie anulowany. Dalej 1-0. Bił piłkę. Dobrze dzisiaj wykonują gospodarze. Stałe fragmenty. I ten był tylko tego potwierdzeniem. Mały czas Arka w strefie środkowej przy piłce. Pokazuje się Hajdary, Stolc. Hajdary dobrze to zrobili. Przemysław Stolc, to już pole karne. Czubak, Czubak, prawa noga jest. Tym razem już na pewno bramka prawidłowa. Wydawało się, że Bielecki może obronić ten strzał. Poświęcił, nie widział, że za plecami jest inny zawodnik Arki. Proszę zobaczyć o ten moment. I on tak jakby patrzy, dlatego zamiast od razu biec w stronę piłki. No,
Tu jeszcze wydawało się, że może Swędrowski jakoś zatrzyma, zabierze piłkę, zatrzyma Czubaka już w polu karnym, ale tak się nie stało. Jeszcze rykoszet i to może zmyliło Bieleckiego. Tak, bo nie był to jakiś mocny strzał. Teraz będzie to dobrze widać, choć oddany z niewielkiej odległości. Co by nie powiedzieć, Czubak bardzo ładnie się zachował, fantastycznie tą piłkę rozegrał. Co wyniknie z tego stałego fragmentu i znów doszli gospodarze do strzału. Nawet te rzuty wolne, proszę zobaczyć, już są takie trochę wolniejsze. Już tak szybko nie zaczynają, gdzieś celebrują. Chyba też trochę, tak jak powiedziałem. O, teraz Szczepan, minął tu trzech rywali, Szczepan! Gdyby to skończył trafieniem bramką, no to byłaby to chyba bramka kolejki, bo robił to wszystko znakomicie aż do strzału Daniel Szczepan. I musiałbym odwołać moje słowa, bo nagle ożywienie, akcja fantastyczna, rzeczywiście zobacz, indywidualna. Od linii bocznej praktycznie trochę tutaj pomógł obrońca przypadek, ale to co tu trzech zrobił. Trzech rywali minął Daniel Szczepan, w zasadzie czterech, tak. Raz jeszcze on. Otrzymał przed tygodniem. Za chwilę może o tym Omran Hajdary w polu karnym. Czubak, bramka! I znów Karol Czubak. Jednak, tak jak powiedziałem, jeszcze w pierwszej połowie. Na 1-1 akcji Arki. Tutaj za chwilę to państwo zobaczą, mam nadzieję. Sytuacja już wydawało się wyjaśniona. No właśnie. I co robi Filip Nawrocki? Traci piłkę w bardzo łatwy sposób. No, potem już świetnie to rozegrali Czubak i Hajdary. O, dublet Karola Czubaka w całym sezonie, już 8 bramek. To jest teraz lider strzelców Fortuna pierwszej ligi. Ależ ten mecz się odwrócił. Bardzo się odwrócił, bardzo trudna sytuacja Ruchu teraz. Żal mi Nawrockiego, dostał szansę. Ponad minuta, jeszcze cała druga część tego meczu. Aleman. Szansa na kolejną bramkę i ta bramka pada. Omran Hajdary huknął od poprzeczki. 3-1. Czyste, czyste. Nie do obrony przez Bieleckiego. Zobacz. Pierwszy raz, drugi raz. Tak. Trzeci raz. Ale man asystuje. Hajdary nawet do bramkę, na bramkę nie patrzył. Wiedział, co robi. No i też ósma bramka, tak jak w przypadku Czubaka. Tego zawodnika w sezonie. Druga w dzisiejszym meczu. Zgadzam się z tobą w 100%. Ruch ma pod górkę, Ruch ma bardzo trudne zadanie i to nawet uważam nie z perspektywy tego niekorzystnego wyniku, ale z perspektywy tego, że Arka gra naprawdę bardzo dobrą piłkę. Arka jest bardzo groźna. Arka zdobyła 3 bramki, jedną nieuznaną czwartą i Arka zrobiła przynajmniej jeszcze 5-6 sytuacji, po których te bramki mogły padać. O, Ruch też. To się stało w pierwszej połowie. Pamiętamy, że Ruch te stałe fragmenty dobrze bije. Janoszka nad murem. Jeszcze uderzenie ładnie z pół obrotu. Sadlok prawą nogą. Było groźnie. To jest właśnie to, o czym mówisz. Stałe fragmenty, 7 rzutów rożnych do przerwy. Parę rzutów wolnych, po jednym na początku wywalczony karny. Dobrze są wykonywane, z pomysłem. Biegdynianie, piłkę ma już Karol Czubak. Hubert Adamczyk. Zieman, dalekie zagranie, tutaj wybiegający przed obrońców. Milewski, Hubert Adamczyk. Adamczyk, balans, zwód i celne uderzenie. Pan z tej strony pojawił się Kacper Michalski. Tomasz Swędrowski, Daniel Szczepan, no może teraz jest bramka kontaktowa. 2-3, 92 minuta, Tomasz Swędrowski. Jak Ruch rozgrywał piłkę, chciałem powiedzieć, że zawsze w życiu jest tak, albo bardzo często, że jak już wiadomo, że coś jest nie tak do końca, to jeszcze ta nadzieja odżywa. I tutaj mamy po fantastyczne było zagranie ręką, Paweł Raczkowski tego nie odgwizdał. Dobre dośrodkowanie, Krzepisz. I teraz co? 2-2. Jak to rozwiąże Arka? Sam na sam Adamczyk do pustej bramki, nawet nie sam na sam. Podnosi ręce Hubert Adamczyk. Jest czwarta bramka dla Arki Gdynia. Nie było Bieleckiego, bo poszedł po rzut rożny. I już wiemy, że jednak Arka wygra ten mecz. Jest w polu karnym rywala. Tu nie ma nikogo. 25 metrów od bramki Arki. No a potem... Trudno.
trudno mieć pretensje do Bieleckiego. On, tak jak każdy bramkarz w tym momencie, pobiegł, tak, to jest chciał strzelać. Taktyki ryzyka. Oczywiście, dokładnie. Natomiast dlaczego nie było nikogo na 20 metrze, który by tą piłkę zgarnął, miałby doskonałą okazję. Gdzieś tutaj te głowy były na tyle gorące, na tyle się gdzieś to wszystko rozwaliło, że nikt nie pomyślał, nikt nie miał odrobiny spokoju, żeby stanąć. Widzą Państwo dublet Karola Czubaka, Omran Hajdari, Hubert Adamczyk. To lista strzelców tych czterech bramek dla gości, żeby, bo statystykami te relacje zakończymy. Państwo widzą 14 strzałów celnych, łącznie 30 blisko w sumie oddanych przez piłkarzy obu zespołów. Prawie 20 rzutów rożnych, 6 bramek, no więc życzymy wszystkim oglądającym Fortuna pierwszą ligę, by takich meczów jak ten w Chorzowie było jak najwięcej. Cieszymy się, że komentowaliśmy te zawody z Państwem. Dla Państwa dziękujemy. Mariusz Śrutwa, dziękuję. Tomasz Lach, miłej niedzieli, do usłyszenia. Do usłyszenia.